I witam was wszystkich bardzo serdecznie, Frodo z tej strony. Witajcie w customie z gry Tomb Raider. Custom pod nazwą, zwyczajnie, Tomb Raider. Nie ma takiej jakiejś skomplikowanej nazwy. Słuchajcie, powrót do korzeni, powrót do Tomb Raider z 96 roku. Bardzo oryginalny custom. Mamy tutaj historię 5 osób. Mamy Larsona, Piera, tutaj Bacon Lara, to nic innego jak sobowtór Lary, tutaj nazwany jako Baconowa Lara, zabawnie. Mamy Natle i mamy samą Larę Croft, czyli mamy 5 różnych poziomów, sterujemy oczywiście tutaj postaciami z jedyneczki, z podstawowej gry. Spróbujemy, ja tutaj sobie spróbowałem raz. Powiem wam, że bardzo wymagające etapy. Najpierw pokierujemy Larsonem. Słuchajcie, i Larson jest w tym samym czasie, gdzie zaczynała Lara z jedynki. Ja teraz nie pamiętam, jak się nazywało te etapy. Wilka Bamba tam było. Się zawsze z dwójką myli. W każdym bądź razie jesteśmy tutaj razem z Larą w tym samym czasie i te etapy tutaj będą troszeczkę takie podobne z podstawki. Zresztą zaraz zobaczycie niektóre miejsca. No bo tutaj mamy apteczkę. Zupełnie coś innego. Mi się to podoba, że jest coś innego. Dobra, i teraz musimy tutaj zejść. Ale, no właśnie, już tutaj mamy wilka. Dobra, mamy go. Dużo wilków tutaj będzie. Zresztą w jedynce też było bardzo dużo. Lara też zmagała się z wilkami. Ach, ty skubańcu. Dobra, i tutaj mamy jeszcze apteczkę. Są tutaj sekrety. Ja tak za bardzo, wiecie, ja grałem tylko raz w to. I pamiętam, że chyba znalazłem jakiś tam sekret, jeden, drugi, ale tak naprawdę to wszystkich to nie wiem, gdzie są. Więc tyle, ile mi się uda, to zbiorę. Dobra. Tutaj jeszcze mamy naboje. I apteczkę. Okej. Idziemy dalej. Tutaj coś jest? Nie. Chciałbym pominąć tutaj. Jak już coś będzie, no to już bym chciał. Oj. Przeniknął mi tutaj przez tekstury. Jak to w customie, nie? Dobra, tutaj nie ma nic. Dobra, mamy wajchę. Idziemy. Dobrze, i teraz musimy, słuchajcie, chyba zejść tutaj na dół. Dobra. Coś takiego też było w Tomb Raider 1. Zupełnie to inaczej wyglądało. Że też był niedźwiadek na dole. W ogóle nie wiem czemu, ale słychać, jakby to świnka była. O, i takie coś też było. Pamiętacie może? Tu jest wajcha. Tak, to pamiętam. Musiałem się trochę namęczyć, zanim ją tu znalazłem. No i słuchajcie, pamiętna sala. Dwa mosty. No nie jest to może idealnie odwzorowane, tak jak to było w jedyneczce. Ale no autor tutaj chciał ewidentnie pokazać, że dzieje się to wszystko w tym samym czasie,
kiedy tutaj Lara chodzi. A, jeszcze mi tu chodzi jakiś jeden wilczek. Dobra, później go sprzątniemy. Ach. Słychać, jakby to były świnki, co? Jeszcze? Dobra, i tak muszę zejść na dół i tak. Dużo tych wilków było, więc dobrze, że załatwiliśmy sobie je teraz. I tu chyba zaraz wyskoczy mi wilk. No właśnie. Dobra, czy jeszcze coś tutaj jest? Tam na górę mamy się udać. Tutaj mamy wajchę. Tak, i ona nam otworzy przejście, o ile pamiętam, tutaj. Tak. I tutaj, wiecie co, zapiszemy sobie. Tylko najgorzej, że nie działa tutaj F5 i F6. Muszę po prostu wejść w menu. Nie wiem czemu. Tak jakoś dziwnie jest zrobione, skonstruowane. Tu trzeba uważać, żeby nie spaść na te kolce. Tam na dole są, o. Fajnie, że te odgłosy też są Larsona na przykład, a nie Lary. Bo jednak, wiecie, to dodaje smaczku. Jest oryginalnie. Tak, zniwelowały się tam kolce, ale to są zupełnie w innym miejscu. Już właśnie zmierzamy w to miejsce. Tutaj już wszystko, wiecie? Tutaj są te półki, ale to nie ma, nie wiem po co to. To do niczego niepotrzebne jest. Dobrze, i teraz możemy wejść sobie o tam. Tam właśnie, gdzie te roślinki. Przejdźmy może tu, będzie najbliżej. Dobra. Okej. No i tutaj. Tutaj jest też coś takiego, tylko że już teraz możemy śmiało, ja sobie owszem zapiszę, zejść normalnie. Już nie ma tych kolców tutaj. Mamy artefakt i mamy dźwignię. Słuchajcie, ale ta dźwignia to nic innego jak pułapka. Jak ją uruchomimy sobie, to te kolce tutaj wyjdą. Zwyczajnie. Ja już to próbowałem. Więc damy sobie z tym spokój. Mamy pierwszą część artefaktu. Więc możemy stąd spadać. Jeszcze tu wilki się pojawiły. Dobra, to chyba będzie wszystko. Idziemy po drugą część. Musimy się wrócić. Tylko teraz tak, żeby mnie tutaj nie dziabło. Oj, chyba mnie dziabnie. No, udało mi się. Teraz musimy iść tam. Tutaj jeszcze chyba mam znajdźkę jakąś. Nawet dwie. Naboje i apteczka. Dobra. No i dobra. I mamy główną salę. Tutaj też troszkę będzie chodzenia. Więc może tak zapiszemy. Padamy do wody. Padamy do wody, idziemy po tę drugą część tego artefaktu. Nie wiem, czy tam coś w wodzie było. Dobrze, i teraz tak, tutaj mamy kolce. O, widzicie, tam może za ten. Za tym murkiem. I musimy je sobie tutaj schować. O, właśnie. Dobra. Teraz śmiało można przekręcić kolejną dźwignię i
wypłynąć stąd. Dużo takich właśnie ten custom ma podobieństw do podstawowej części gry jedyneczki z 96 roku. Dobra, teraz tak, tutaj mamy apteczkę i dźwignia, tak? To mi ogólnie właśnie wygląda na tą Wilka Bamba, to się chyba tak nazywała ta wioska. Dobra, też było coś takiego, pamiętacie? Tutaj był niedźwiadek i tutaj oczywiście też jest. Kwiczy jak dzik. Teraz tak, tutaj możemy chyba wejść na górę, ile pamiętam. Pozbieramy wszystkie rzeczy. A tutaj to chyba nie ma nic już, tak? Dobra, i tutaj chyba będzie wszystko. Tu będzie wszystko. I teraz tak. Tu chyba jak jeszcze raz wejdę tą stronę. A jeszcze tutaj sprawdzę, słuchajcie, czy czasem nie ma. Bo może być coś poukrywanego, ale nie. Jak wejdę tu, to znowu pojawi się ten niedźwiadek, o ile pamiętam. No właśnie. No dobra, ale on nie jest trudny. I mamy kluczyk. Okej. I tutaj chyba powinno być jeszcze przejście. Tylko uwaga, bo mi tutaj zaraz co wyskoczy. No właśnie. Pamiętam to. Tu nie ma nic, nie. I tu mi powinno jeszcze coś wyskoczyć. To też pamiętam. A to już zapomniałem. Dobra, i teraz tak, co my tu musimy zrobić? Tam musimy się dostać, okej. I to... Kurczę, tutaj się trochę męczyłem, wiecie, bo on tak... chce się czasem złapać, a czasem nie. O, tam musimy doskoczyć. Dobra. Spróbujemy, co? No właśnie. Nie zawsze mi to wychodzi. I tutaj próbowałem kilkakrotnie. Zanim się złapał, bo innej drogi nie ma. Jest jedna jedyna, ja tutaj próbowałem. No właśnie. Będę się troszkę męczył. Więc jak będę tutaj się za bardzo długo męczył i lamił, to może zrobię cięcie, bo będziecie się tu męczyć ze mną. No! Jeszcze mi teraz klawisze. ...70 lat później, nie? Jak to zrobić, żeby to tak dobrze tutaj... ...nakierować się? O, właśnie! Dobra. Jakoś poszło. To zapiszemy, żebym tego nie musiał powtarzać. No właśnie. Load. Trzeba troszkę poczekać. To może zróbmy tak, żeby... No właśnie, tak myślałem. Nie będę tutaj z rączkami do przodu, tylko po prostu zwykły skok. No. Więcej was tu matka nie miała. A ten co się zbugował? Nie wiem, ile mam naboi. Mogę to sprawdzić? Aha, dobra, 69. No dobra, idziemy dalej. Tutaj, słuchajcie, mamy wajchę, dźwignię i teraz musimy zrobić sobie przejście. To jest tylko, to jest taka czasówka. Pojawi się podłoga, ale na jakiś czas, więc muszę szybciutko. O, w ostatniej chwili. Ja to w ogóle mam spóźniony refleks. Kolejna dźwignia. Musimy wrócić się do tej wioski. I tutaj mamy, słuchajcie, dźwignię chyba, o ile pamiętam, na sekret.
Problem jest w tym, że tutaj się nie pokazuje, co się otworzyło. Dobra, i tutaj wszystko. Musimy sobie sami znaleźć to przejście. Tutaj musimy chyba dwa razy. Za pierwszym razem nie przejdzie. Drugi raz? Dobra, za drugim razem przeszło. Wilczki. Kurczę, ile was tutaj. Wracamy do tej wioski. Gdzie to się otworzyło? Może też nie pamiętam tak dobrze. Dobra, i to tu. Tu się otworzyło. I to jest ten sekret. Mamy pierwszy. Dobra. Pierwszy sekret. A jeszcze apteczka. Dobrze. A otworzyło się tu? Tu, tak? Tu było za... Ach, no tak. I co my tu mamy? Ano, kolejną część naszego artefaktu. Kwiczy jak świnka. Dobrze, i teraz słuchajcie, możemy to połączyć. Ten artefakt też już był... Secret key. Ten artefakt też już był w jedyneczce. O, właśnie. Dobra. Mamy artefakt, możemy stąd zmykać tą samą drogą, którą przyszliśmy, czyli tu. Tutaj chyba nic nie było pod wodą, nie? Nie. Dobrze, musimy ogólnie otworzyć sobie te przejście tutaj. Teraz tak, gdzie nas jeszcze nie było? Tu nas jeszcze nie było. Tutaj nie ma nic. Tutaj musimy się udać. Okej. Aha, i tutaj, słuchajcie, jest pułapka. Ja sobie zapiszę, bo może mi nie wyjść za pierwszym razem. Muszę wpłynąć szybko tam, widzicie, na przeciwległą stronę. O, właśnie. Bo zleciały głazy na dół. By mnie od razu zabiły. Oczywiście na pierwszy raz jak grałem, to mnie zabiły. Kto to wiedział, że to spadnie, nie? Tutaj są jakieś chyba sekreciki właśnie. Apteczka duża. I naboje. Dobra. Z drugiej strony chyba nie ma nic. Nie. Dobrze. Idziemy dalej. Teraz mi coś tu wyskoczy. Czuję to. Aha, dobra, my jesteśmy. Tu mi coś wyskoczy. No właśnie, to pamiętam. Jesteśmy w tym pomieszczeniu. Tylko że teraz na górze. Tutaj będziemy musieli troszkę poskakać. Zapiszę, jakby mi się nie udało. Teraz tak. Tu trzeba jump. Złapie się? Złapie się. Okej. Teraz tu. No i dobra. Najgorsze za nami. Dobrze.
teraz musimy udać się tu. Dobra. Coś mi tu wyskoczy. Tak myślałem. Jeszcze coś? Dobra, wszystko. Teraz słuchajcie, tutaj trzeba uważać, bo tam są kolce na górze, ale tutaj nie, w tym miejscu. Odskakujemy do tyłu. I dobrze, że mamy kluczyk, bo gdybyśmy go nie mieli, to nic tu po nas. Tak, otworzy się po drugiej stronie przejście. Więc idziemy tam. Może później wam pokażę też, jak Larson umiera. Chociaż raz zginiemy. Albo samemu mi się to uda jakoś. Chodzi mi o to, że on wydaje dźwięk taki sam, jakby go Lara zabiła w podstawowej części gry, w jedynce. Też tam coś mówi. Dobra, to jest po drugiej stronie, ale to później. Okej. Będzie. Tak, teraz mamy tutaj taką salę. Ja na początku, słuchajcie, wszystkie te dźwignie próbowałem tutaj uruchamiać, ale oto są pułapki. Jedna z nich jest tylko prawidłowa i ona tak odróżnia się teksturą. Otwiera nam kolejne przejście. Innych nie ma sensu próbować, bo wyskakują kolce i od razu was zabiją. Dobra, wracamy się do tej głównej sali. Tutaj chyba nic już nie wyskoczy, co? Nie. Okej. I to się otworzyło. A, jeszcze coś tutaj mamy. Jednak. Jeszcze coś fruwa. No to chodź tu. Zbagował się. Jeszcze? Okej, gdzie to było? Tu? Tak, to tu. Kolejne bardzo znane takie pomieszczenie. Też coś takiego było podobnego w jedynce. Może nie wyglądało to tak imponująco jak w jedynce, ale będzie. I mamy wajchę na górze, dźwignię. Czekajcie, bo tutaj chyba na pewno ktoś mi wyskoczy. Aha, dobra, wyskoczy mi jak uruchomię tą dźwignię. Okej, i tu wszystko. Po drugiej stronie, wam pokażę, jest apteczka. I może wam pokażę w tym momencie, jak ginie Larson. A, co tam? Bo to jest apteczka pułapka. O, ktoś mi tutaj łazi. Niedźwiadek. Dobra, zapiszemy. Pokażę wam tą pułapkę. Damn. Właśnie. Ginie nasz Larson. Damn. I teraz tak, tu, żeby się nie pomylić. Load. Także tej apteczki nawet nie ma sensu, żebyście brali, bo... Dobra, niedźwiadek. Strasznie wolny. Wejdę jeszcze tu, bo tutaj jest, słuchajcie, ten sekret. Tylko tą dźwignię trzeba tutaj przekręcić. O, właśnie. Tu jest. I to będzie nasz drugi sekret. O, właśnie. Naboje. Wziąłem? Nie wziąłem. To zaraz. Apteczka duża. Tu naboje. I tutaj jeszcze naboje. No. Bierz. Ok. Także drugi sekret. Jeszcze znam trzeci. Podejrzewam, że to chyba ostatni, bo w każdym tym etapie są po trzy sekrety. Tak mi się wydaje. Dobrze, mamy artefakt.
Możemy iść dalej. No. No i tą lokację pewnie też dobrze znacie. Tutaj to jest ta rwąca rzeka i ten wodospad. Tylko to zupełnie tutaj inaczej wygląda. Już tak jakby powyłączane jest przez Larę. My musimy się udać tam. W stronę zębatki, może pamiętacie. Nie możemy też wpaść do wody, bo nurt wody nas zepchnie. Czyli tak samo też było. Tomb Raider. Tutaj mamy apteczkę i dźwignię. Dźwignia chyba otwiera nam też jakiś sekret chyba. Ten ostatni, tak, tak, tak. Dobra, tutaj wszystko ładnie poruchamiane. Wpadnę do wody. Lara tutaj padała zawsze na dół jeszcze. A my nie, my tutaj tylko. Pełno wilków. Jeszcze. Tu mamy apteczkę. Tu mamy jeszcze naboje. Dobra. I. Idziemy też do takiego bardzo znanego miejsca z jedynki. Tutaj coś było, czy to jest ta pułapka taka, znaczy taka ślepa uliczka? Tak, to jest ślepa uliczka. Też coś takiego w jedynce było. Słuchajcie, znane miejsce z jedynki, ale tutaj już, jak widzicie, posprzątane. Lara już walczyła tutaj z T-Rexem, więc jesteśmy po walce. Nic tutaj chyba więcej nie było. Drapujemy się na górę. A tutaj nie ma nic, dobra. I tak, tutaj mamy jeszcze naboje. Tutaj autor ewidentnie chciał zrobić taki pomysł na to, że akcja dzieje się w tym samym czasie co jedynka. Że gdzieś tutaj też Lara jest i chodzi i biega. Chciał to wszystko połączyć w jedną całość i pokazać jakby przygody tych osób, które tutaj były w jedynce. Bo na samym końcu, to już wam zespoileruję, oczywiście, tak jak w oryginalnej grze, będzie walka z Larą, tylko że zupełnie inaczej się to potoczy, bo będziemy musieli ją tutaj pokonać. Więc to jest też takie... Co by było, gdyby na przykład Larson tutaj wygrał tą walkę. Też tak może być. Okej, teraz tak, musimy dostać się coraz wyżej. W wodzie nic nie było, pamiętam. Tak, jesteśmy tutaj. Na dole jest T-Rex. Mhm. No. Aha, nie ten klawisz. Kurczę. Dobry jestem. Dobra, myślę, że mogę tutaj zejść już na dół. Wychodzimy stąd. Powoli będziemy kończyć ten etap.
Ale jeszcze ostatni jeden sekret przecież, nie? Koniecznie. Dobra, tutaj będzie, słuchajcie, ostateczna walka z Larą i końcówka. Lara wyszła z wody, strzela tutaj do nas. Słuchajcie, zanim z nią walczymy, to jeszcze ten ostatni sekret, on jest tutaj. Wcześniej tutaj te drzwi, o te, były zamknięte, więc tylko w tym momencie możemy sobie to zebrać. Trzy sekrety, nie wiem czy jest więcej. W każdym bądź razie mamy je trzy i teraz możemy tutaj pokonać Larę i na tym etap się kończy. Dobra, gdzie jesteś? O, zbugowało się. No i koniec, słuchajcie. Tak prezentuje się custom. Szybko, krótko. Jak dla mnie to bomba. Ja tam lubię powrót do korzeni. Tomb Raider 1. W następnym odcinku przejdziemy sobie Piera. Zobaczycie co będzie. Zupełnie inna lokacja. Więc zapraszam was. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć.